czynność. Witamy Was na naszej sesji. To trzecia sesja Langleyona podczas tego kongresu PACE. Natomiast pierwsza, którą poprowadzę, w ogóle pierwsza w historii, którą poprowadzę razem z Anią Ćwiklińską. Anią Ćwiklińską. Brawa! Anią, która jest naszym dyrektorem sprzedaży, więc jest osobą, która dokładnie wie, o czym będziemy dzisiaj mówili. I wreszcie nie będę tylko ja, stary informatyk, który tutaj Państwu przedstawia narzędzia. Będzie temat zupełnie inny, który chcieliśmy dzisiaj przedstawić. Będziemy mówić o sprzedaży. Tej sprzedaży jest mało podczas sesji. Jak sprzedawać? I myślę, że dzisiaj będzie coś zupełnie innego, coś ciekawego. Dziękuję za te brawa dla Ani. Tutaj debiut. Cieszę się, że Państwo jesteście tutaj, bo to znaczy, że wiecie, jak ważna jest sprzedaż w Waszym biznesie. Michała chyba nie muszę przedstawiać, wszyscy go myślę znacie, ale, no ale Michał jest naszym trenerem, ale jednocześnie współwłaścicielem firmy, więc no też na sprzedaży siłą rzeczy musi się znać. Czyli dzisiaj może sprzedawać. Mimo, że jest święto. To mówią Amerykanie, mówią co? Tak jest. Dobra. Co będzie tak naprawdę? Co będzie dzisiaj na sesji? Dlaczego postanowiliśmy skupić się na tym temacie, na temacie sprzedaży? Między innymi dlatego, że nie ma takich tematów w ogóle w programie kongresu, a dwa, że z naszego kilkuletniego doświadczenia wynika bezpośrednio, że szkoły nie sprzedają. Najczęściej wygląda to tak, że szkoły skupiają się na działaniach marketingowych, zgłębiają wiedzę marketingową czy o zarządzaniu, ale sprzedaż jako taka nie istnieje. Często właściciele szkół nawet nie wiedzą, jak się za to zabrać, dlatego dzisiaj będą recepty. Tak, mnie czasami to nawet przeraża, jak ogromną i jak rozległą wiedzę właściciele szkół, menedżerowie mają wiedzę, jeśli chodzi o marketing, jeśli chodzi o nowe technologie. W Polsce to wygląda świetnie, natomiast jeśli chodzi o samą sprzedaż, no tutaj jest różnie. I patrząc na inne kraje, na inne rynki, na których jest platforma Langleyon, to tutaj akurat już przy wypadku sprzedaży nie wyglądamy aż tak dobrze. Ja oprócz tego, że prowadzę czasami te prezentacje na PACE, to też w tym roku miałem przyjemność być trenerem na Akademii Menadżera. I tam też trochę o sprzedaży mówiłem. I grupa, która była, była trochę podzielona. Jeśli chodzi o sprzedaż, w pewnym momencie pojawiła się kwestia, komu mamy sprzedawać. Okej, te wszystkie rzeczy, o których mówisz, są fajne, te wszystkie procedury są fajne, ale komu my mamy sprzedawać? My mamy rozwinięty marketing, ten marketing powoduje to, że we wrześniu, w październiku ktoś przychodzi po prostu do nas i zapisuje się na kurs, a później nie ma nic. Ale druga część grupy była zupełnie innego zdania. Ci ludzie wychodzą i sprzedają aktywnie i o tym właśnie chcieliśmy dzisiaj powiedzieć. Jak to robić? To, co zauważyliśmy, że to nawet nie... Nie tyle, jedna rzecz to jest, że szkoły nie sprzedają, ale to jest oczywiście ogólnik i to się składa wiele rzeczy na to, czyli między innymi nie ma osób wyznaczonych do sprzedaży, nie ma opracowanych procedur sprzedażowych, tego cyklu, który przechodzi klient, żeby de facto od Was coś kupić, nie ma motywowania materialnego i niematerialnego pracowników do sprzedawania i do tego, żeby ten wynik finansowy był większy. Tak, ale żeby nie było to gołosłowne, o czym mówimy, to mieliśmy webinarium, bo te webinaria prowadzimy cyklicznie i jedno webinarium, które prowadziła Ania, było właśnie na temat sprzedaży w szkole językowej. To webinarium miało miejsce na początku grudnia zeszłego roku, no i rekordowa liczba osób, rekordowe oceny. Tak naprawdę dopiero webinarium o reklamie na Facebooku udało mi się dogonić Anię, jeśli chodzi właśnie o frekwencję. I na tym webinarium, tutaj jeśli chodzi o nagranie z tego webinarium, możecie znaleźć je na naszym blogu. Coraz więcej też materiałów o sprzedaży, ze względu na to, że widzimy, że ten temat jest ważny, pojawia się na naszym blogu. Ja Was serdecznie zapraszam, żeby dostaniecie te materiały też na koniec, żeby zobaczyć, przeczytać sobie o tym, jak organizować sprzedaż i żeby zobaczyć nagranie z tego webinarium. Ono będzie rozwinięciem tego, co usłyszycie dzisiaj, więc fajnie zrobić kolejny krok i obejrzeć. Mieliśmy trochę więcej czasu niż 45 tak. minut. blog.langleyon.com i tam te nagrania i myślę, że ciekawe artykuły, więc możemy śmiało zachęcić. Ok, zadaliśmy pytanie. Pierwsze pytanie brzmiało... Jak sprzedawać... kto odpowiada za sprzedaż w Państwa szkole językowej? No i 80% wyników, czyli właścicieli szkół językowych, no, powiedziało, że nie ma dedykowanej osoby. To się rozkłada oczywiście na sekretarkę, menadżera, właściciela, ale tylko te
20% ankietowanych ma dedykowaną osobę, która zajmuje się sprzedażą. Oczywiście to nie musi być dedykowana osoba. Jeśli spełnicie inne warunki, między innymi będziecie motywować na przykład sekretarkę do tego, żeby osiągała fajne wyniki sprzedażowe. Także nie trzeba się tym sugerować jakoś mocno, ale to jest też fajna statystyka, że nie ma takiej wyznaczonej osoby. Drugie pytanie brzmiało, czy mają Państwo opracowane procedury sprzedażowe i o ile nie trzeba mieć wyznaczonej osoby do sprzedaży. Uważam, że nie jest to fajnie mieć, ale nie jest to kluczowa rzecz. Nie trzeba mieć przedstawiciela handlowego w szkole, natomiast procedury sprzedażowe powinien mieć każdy. A wyniki wyglądały następująco. 57% nie miało w ogóle opracowanych tych procedur. No, 18% zamierzało pracować, no ale wciąż jeszcze nie miało. A te procedury naprawdę warto mieć i właśnie taką procedurę dzisiaj będziemy chcieli Wam przedstawić. Dodatkowe pytanie, czy osoby odpowiedzialne za sprzedaż dodatkowo wynagradzane są za pomyślnie zakończone transakcje? No i mniej więcej większość jednak nie wynagradza dodatkowo pracowników za sprzedaż. To jest 57-58%, jakoś tak to się rozkładało. A tylko część nie widzi w ogóle takiej potrzeby, co jest ciekawe. Natomiast w pracy handlowca jednym z głównych motywatorów są pieniądze. I tutaj trochę ponad 40% tylko wynagradza dodatkowo swoich pracowników za wyniki sprzedażowe. I ostatnie pytanie, czy mierzą Państwo efekty sprzedażowe? No i tutaj znowu 58% nie mierzy. Mimo, że są prowadzone jakieś akcje, nie mierzymy efektów. Tylko 42% mierzy te efekty sprzedażowe. Część nie i koniec, a część oczywiście nie wie, w jaki sposób się za to nawet zabrać. Na szczęście właśnie jest przynajmniej taki, gdzieś tam taka... Taki czynnik, ten no. Gdzieś myśl z tyłu głowy, że warto by było to zrobić. To już jest coś. Dokładnie. Dobra, to teraz po co w ogóle się spotykamy? Chcemy, żebyście z takimi torbami pieniędzmi chodzili. Czyli wyznaczyliśmy dwa cele dla dzisiejszej prezentacji. Pierwsza to jest to, że chcemy, żebyście zarabiali więcej. Po prostu. Tak, to jest najważniejszy cel dzisiejszego spotkania. A drugi cel to są właśnie te procedury sprzedażowe. Chcemy, żebyście wyszli z naszego warsztatu z gotową receptą. Czy ona będzie doskonała? Pewnie nie, ale to będzie taki zamysł, który będziecie mogli rozwinąć sami, nakładając na to swoje doświadczenie i wykorzystać już tak naprawdę od jutra, wdrażając te procedury sprzedażowe w Waszej szkole. Więc taką procedurę chcemy Wam dzisiaj zaprezentować. Chodziło nam o to, żebyście na poniedziałek mogli już ruszyć i z nową myślą, ale też wiedzieć, jak się za to zabrać. Slajd sezonowości. Wiele razy słyszeliśmy to, ale my mamy sezonowy biznes, jedynie sprzedajemy we wrześniu, w ciągu roku nie mamy co robić i to jest taka, no nie mogę powiedzieć inaczej, to jest wymówka. Oczywiście ta sezonowość jest, ale chcę, żebyście pamiętali o tym, że my w Langlionie też ją mamy, bo pracujemy ze szkołami językowymi, więc też to odczuwamy. Natomiast kluczem do sukcesu jest to, żeby się nie poddawać i nie odpuszczać i pracować na ten sukces przez cały rok, dlatego że te kontakty, które wypracujecie przez cały rok, a nie tylko w wakacje, będą procentowały wtedy, kiedy sprzedajecie najwięcej. I ten pik, który macie we wrześniu, sierpień, wrzesień, październik, będzie bardziej odczuwalny, jeśli będziecie działania podejmować przez cały rok. Jak to robią inni? Jak to robią inni? Właśnie, bo to o czym powiedziałem na początku. Uważam, że szkoły językowe w Polsce, jeśli chodzi właśnie o zaawansowanie w kwestiach marketingu, w kwestiach nowych technologii, w ogóle nie ma co porównywać ze szkołami na przykład z Hiszpanii czy z Włoch, bo tam to w ogóle wszystko raczkuje. Serio, jak pokazujemy rozwiązania, które pokazujemy tutaj, mniej więcej każdy się orientuje, coś jest nowe, ktoś jest z czymś już zaznajomiony. Tam nie ma w ogóle możliwości, żeby ludzie o czymś słyszeli. Dla nich nowością są takie rzeczy, które szkoły w Polsce wykorzystują już od dłuższego czasu. Natomiast ze sprzedażą tak nie jest, o czym myślę, że więcej może opowiedzieć Anna. Ciekawym przykładem jest rynek rosyjski, dlatego że tam jest bardzo duża świadomość tego, że sukces szkoły językowej zależy od sprzedaży i ich być albo nie być zależy od sprzedaży, też dlatego że rynek jest no, duży i mocno konkurencyjny.
ale i porównując to, jak wygląda sprzedaż w Polsce, a na rynku rosyjskim, no widzimy, że tam to jest dużo bardziej zaawansowane. Chcę przytoczyć przykład, który jest, myślę, celem, do którego musicie też dążyć. Natomiast to jest przykład, że klienci w Rosji mają bardzo dużą świadomość, jak dbać o klienta i jak sprzedawać. Wykorzystują najróżniejsze metody pozyskiwania nowych kursantów. Będziemy też o nich później mówić. Ale co jest chyba takim fajnym przykładem, to jest to, że w każdej szkole praktycznie, z którą rozmawiamy w Rosji, jest grupa menadżerów, która jest odpowiedzialna za każdego jednego kursanta. Czyli każdy jeden kursant ma przypisaną osobę, która jest odpowiedzialna za sukces tego kursanta. I to, żeby on się bardzo dobrze czuł, i to, żeby był zadowolony, ale też to, żeby zostawiał w szkole jak najwięcej pieniędzy. I żeby wrócił na kolejny rok. Wrócił na kolejny rok. To się wszystko składa razem. Tu pojawia się termin, który możecie jako praca domowa sobie sięgnąć, czyli Customer Lifetime Value. I to jest właśnie to, o co dbają szkoły w Rosji bardzo, czyli mają tych menadżerów odpowiedzialnych za to, żeby klient zostawiał u nich jak najwięcej pieniędzy w jak najdłuższym okresie czasu, żeby cały czas ten wynik finansowy firmy rósł na podstawie tych klientów, których już mają. Dobra. Zanim jednak przystąpimy do tej części właściwej, to chciałem trochę pobudzić waszą kreatywność. I mam dla was takie małe ćwiczenie. Jest bardzo proste. Nie wiem tylko, kto mi podkradł torbę. Okej, to Waleria mi będzie pomagać. Waleria, to jest kolejna nasza koleżanka z pracy. Brawa dla Waleria właśnie zajmuje się u nas rynkiem rosyjskim, pomoże mi przeprowadzić małą zabawę. Zabawa jest bardzo prosta. Chodzi o to, żebyście spróbowali sprzedać mi swój kurs językowy. Pomyśleć, jakikolwiek pomysł, każdy może mieć nieskończoną liczbę pomysłów, nie, na jednym razie się nie zatrzymujcie i po prostu część z was otrzyma nagrody. Te nagrody są słodkie, a zaraz zobaczycie, co to będzie. Więc śmiało, zachęcam. Kto pierwszy? Pytanie jest proste. Dlaczego powinnam kupić Dlaczego mam kupić wasz kurs? To może być jedno słowo, to może być jakiś slogan. Śmiało. Nie chcecie sprzedawać? Proszę bardzo, proszę bardzo. Waleria, proszę wręczyć. Już mam prezent, mam sobie głosować, coś słodkiego. Proszę bardzo. Śmiało dalej. Bo jeszcze mam doświadczenie. Weźcie na doświadczenie rynku. Nie, tutaj nie. Zaraz. Śmiało dalej. To może ja. Za czym panu najbardziej zależy? Waleria, proszę bardzo. Tutaj dla pana widok. Wspaniale. Dzięki. Proszę, śmiało. No i jeszcze jakieś pomysły. No jakiekolwiek. Nie, czy nie muszą... Daj swoje 500 zł w naszej szkole. Nie. Nie. No, jaki jest pana cel językowy? Proszę bardzo. Wspaniale, tak? Tak. To chce pan osiągnąć w jakim czasie i dlaczego? No, dziękuję bardzo. To naprawdę jest fajne, słuchajcie. Jaka niespodzianka. Patrzcie, co wygrało. Jury musisz. Właśnie na pana czekaliśmy. Proszę bardzo. Proszę bardzo, śmiało dalej. Tutaj nie. To tam nie. Kto powiedział? Proszę bardzo, tutaj do pani, będzie Waleria, tam pani na końcu. Co pani powiedziała? Najlepszy z najlepszych. To? No próbujemy. Nie. Co wygrałam? Nie. Nie. Ale jaka prawda? Nie. To dalej. Proszę bardzo, tutaj na Kasi. Po co ci angielski? Okej. Myślę, że możemy w tym momencie zakończyć, natomiast Waleria, proszę rozdać resztę nagród naszym uczestnikom. Powiem wam, jaka była. Tutaj wszystkie pomysły naprawdę były dobre i skrojone na miarę i to wszystko było fantastyczne. Natomiast nie o to chodzi. Nagrodę dostawała co druga osoba po prostu. Taka była zasada. Ona ma pokazać to, że im więcej będziemy próbowali, im więcej tych prób będzie podjętych, tym większe, tym lepsze efekty możemy osiągnąć. Statystyka działa. Oczywiście, jeśli na każdym etapie będziemy to optymalizować, to te efekty będą lepsze i nagrody się należą szczególnie tym, którzy nie dostali ich, bo statystyka zadziałała na ich niekorzyść. Ale uwierzcie mi, że im więcej prób będziecie podejmować,
tym większe macie szanse. Ja już się prawie załamałeś. Na opisie procesu, że nie, bo on powiedział, że ja nie wygram. Mam pytanie z oglądających online. Jak byście sprzedali siebie w takim ćwiczeniu jako Lang Liona? Jak było takie, to ćwiczenie nie jest moje. Ja miałem okazję właśnie spróbować tego ćwiczenia. Miałem 12 prób podjętych. 12 prób podjętych, no faktycznie się nie, zdobyłem tylko 4 czekoladki wtedy, ale 12 prób podjąłem, żeby coś sprzedać. Te próby były czasami totalnie idiotyczne, wtedy najczęściej udawało się wygrać. Później się dowiedziałem, że to po prostu statystyka. Chodzi o to, żeby próbować jak najwięcej. A czyli, bo tu chodzi o konkretny przykład, bo parę osób nie wie, czym jest Lang Lion. Jakbyś miał im to sprzedać. To muszę zaprosić na stoisko. Nie, dzisiaj nie o Lang Lionie. Jak nam starczy czasu, to oczywiście wrócimy do tego. No dobra, to potem będzie w jednym zdaniu. A teraz chcieliśmy, wiemy, że trzeba próbować dużo. Mamy więcej szans wtedy na sukces. Pierwszym właśnie pytaniem, które się pojawiło już na początku, komu mamy sprzedawać? Skąd mamy wziąć te osoby? Do kogo ja mam zadzwonić? Mogę mówić, na przykład było pytanie, mówisz, że cold calling nie działa. Skąd ja mam wziąć to? I tutaj mamy naszych klientów. Natomiast jak trafić w ogóle do tych osób? Skąd wziąć tą bazę? Są różne źródła i myślę, że z różnych źródeł powinniśmy korzystać. Pierwsze, co przychodzi na myśl, to są bazy archiwalne, czyli ci klienci, którzy już u Was byli, ale nie tylko ci, którzy kupili u Was kurs, nawet ci, którzy po prostu z Wami kiedykolwiek rozmawiali. To nadal jest osoba, która jest już bliżej Was, ona wie, kim jesteście prawdopodobnie, więc łatwiej jest z nią się skontaktować i coś już docelowo sprzedać. Ale więc to jest pierwsze źródło, do którego powinniście sięgać, wszystkie zebrane kontakty, dlatego tak ważne jest, żebyście je cały czas zbierali, bo kiedyś w przyszłości ten klient do Was może przyjść, nawet nie wiecie kiedy. Tak, te kontakty, kiedy powiedział nie, to jest taki, wysyłacie? Bo to czasami jest irytujące, wysyłanie newsletterów. Nawet tak, znaczy to jest jeszcze inna kwestia, będziemy też o tym mówić. Jeśli chodzi o takie osoby, zawsze trzeba pamiętać o tym, że w każdym newsletterze musi być możliwość wypisania z tego newsletteru. Tak. Jeśli jest taka możliwość, to te osoby raczej się wypiszą, nie będą dalej gdzieś tam wchodzić na jakąś ścieżkę, odpisywać jakoś niefajnie, że nie chcą otrzymywać, po prostu mogą kliknąć, wypisz się z newslettera, koniec. Czyli nie zasypujemy ich niechcianą pocztą, niechcianymi ofertami. To jest bardzo ważne, bo mieliśmy taką sytuację, jedna ze szkół miała trochę bałaganu w swoich danych i po prostu miała sytuację, w której wysyłała mailingi i wysłała do osób, które nie życzyły sobie, nie wyraziły zgody na otrzymywanie treści marketingowej. I w takiej sytuacji jesteśmy na przegranej. Tam były, zaoferowali akurat darmowe lekcje, wszystko się rozeszło, ale trzeba o tym pamiętać. Natomiast te bazy archiwalne są bardzo istotne i klienci właśnie, którzy na przykład zawiesili kurs, klienci, którzy mogą do nas wrócić albo zapisać się, bo nowa oferta jest dla nich korzystniejsza, ale też możemy organizować konkursy, gdzie możemy zbierać te dane. Tu jest dużo możliwości. Kolejną możliwością są bazy kupione. Po prostu możemy kupić sobie bazy z danymi. I tu nie chodzi tylko o takie kupno po prostu i później sobie coś z tym zróbmy. Tutaj pod tym hasłem kryje się trochę więcej. Możemy sobie wykupić reklamę na przykład na portalach społecznościowych, takich jak Onet, Interia. To wcale nie są takie wielkie koszty. Najlepiej się, to akurat mamy przykład z Onetu, najlepiej się zgłosić do przedstawiciela handlowego i zobaczyć, jaka jest oferta. Szkoły językowe z tego korzystają. Tam można sobie też lokalizować na przykład wysyłkę mailingu i wysłać tylko do osób w wieku 20-30 lat z Warszawy. No ja na przykład na skrzynkę na Onecie 2 tygodnie temu dostałem, nie, to było 21 kwietnia, czyli dostałem miesiąc temu ofertę właśnie jednej ze szkół z Warszawy, która organizuje darmowe webinary, w ten sposób chcąc zachęcić swoich kursantów. Warto sobie przynajmniej przetestować. Nie powiem, że to będzie super jakoś działało, bo ciężko mi powiedzieć, ale warto to przetestować. Kolejnym źródłem pozyskiwania nowych klientów, nowych kontaktów w ogóle, to jest Google AdWords. Jest to stosunkowo droga forma, ale część ze szkół językowych wykorzystuje Google AdWords. Tutaj, żeby nie wchodzić w szczegóły, powiem tylko tyle, że jeszcze w maju będziemy organizować webinarium darmowe na ten temat i skupimy się na tym, jak dobrze zbilansować budżet kampanii AdWords, żeby mieć fajne wyniki. Tak, to jest bardzo duży temat. Ten temat chodził już gdzieś tam od jakiegoś czasu za nami, natomiast wyszedł tak naprawdę, jak robiliśmy webinarium o reklamie na Facebooku. Bardzo fajne webinarium, na którym okazało się, że 96%
szkół w Polsce, mniej więcej, tam było około 100 szkół na tym webinarium, więc to już była taka próbka całkiem spora. 96% powiedziało, że korzysta z reklamy na Facebooku. Z reklamy AdWordsowej korzysta w tym momencie 44%. Ona była dużo popularniejsza wcześniej, natomiast te koszty, które są zabójcze w przypadku AdWordsa, zniechęcają do tego w przypadku, ale musimy zastosować kilka fajnych trików. Mówiłem o tym na pierwszej prezentacji, więc można też znaleźć na... Zapraszamy, żeby, jak jesteście zainteresowani reklamami na Facebooku, zapraszamy, żeby nie byliście na naszym webinarium, żeby sobie do niego też sięgnąć. Tak, no w webinarium opowiadałem właśnie o ciekawych rozwiązaniach, które można wykorzystać i naprawdę zwiększyć są drastycznie. Bardzo proste, a może to być bardzo fajna forma. No i oczywiście szkoły na Facebooku się reklamują. To też jest z mojego prywatnego konta, więc takie reklamy mi się po prostu wyświetlają. Kolejną formą reklamy, jeszcze bardzo niepopularną w szkołach językowych w Polsce, to jest reklama w aplikacjach mobilnych. Czyli jak to wygląda? Jeśli wchodzicie w jakąś aplikację, to może to być reklama na cały ekran albo banery góra-dół. I to jest w porównaniu do Google AdWords stosunkowo tania forma reklamy, jeszcze niepopularna. Aż tak bardzo, w tej branży na pewno. I ja do tej pory widziałam jedną szkołę językową i jej banery w aplikacjach, więc warto się zainteresować, szczególnie, że jeśli jest niewykorzystywana, to jest to też fajne źródło, bo jeszcze nie wyeksploatowane. I jest stosunkowo tania, ale szczególnie jeśli trafiacie do młodzieży, która korzysta ze smartfonów, z tabletów i z aplikacji mobilnych, no to będzie to fajne źródło, bo grupa docelowa jest właśnie tam. Okej, okay, czyli mamy już mniej więcej pomysł, gdzie zacząć, gdzie się zareklamować, w jaki sposób wysyłać i do kogo te mailingi, ale teraz optymalizacja działań. Wiemy już, że tych działań musimy podjąć im więcej, tym lepiej, ale w tym momencie na każdym etapie, tak jak mówiłem, możemy stracić na przykład kilka procent leadów. Jeśli na każdym etapie stracimy te kilka procent, no to w ostatecznym rozrachunku naprawdę przeniesie się to na bardzo dużo klientów, więc pokażemy, jak zoptymalizować działania w każdym momencie. Pierwszym tematem, ja o nim dużo mówiłem, więc dzisiaj tylko na tej sesji wspomnę, bo to nie jest taki, to nie jest do końca z tego tematu, chcielibyśmy się jednak skupić na procedurze sprzedażowej. Landing page, jeśli robimy jakiekolwiek banery, jakiekolwiek reklamy, cennika, nie ma tam kontaktu, to jest wszystko przedstawione na jednej stronie, więc nie ma tego ryzyka, że kursant czytając nagle zobaczy, ok, no zobaczy, ile to kosztuje, klika w cennik, nie wraca już do tej oferty. Chodzi o to, na tym landingu powinien być formularz, zapisz się na przykład na lekcję próbną, zapisz się na darmową lekcję pokazową, zostaw maila, zostaw telefon, ktoś się to z tobą skontaktuje. To też nie jest ten czas, kiedy klient na przykład powinien czytać o waszym wykształceniu, co jest na części stron szkół językowych. Właśnie, tam powinien po prostu być pokierowany od razu do elementu tak zwanego call to action, czyli duży przycisk, zapisz się na lekcję próbną. Zostaw nam dane, mamy te dane, możemy to później wykorzystać. Czy to się uda, czy nie, zobaczymy, ale już te dane zdobędziemy. I na szybko dwa narzędzia, mówiłem o nich wczoraj, landingi.pl. Fajne narzędzie, polska spółka, gdzie można tworzyć sobie w prosty sposób, zupełnie dla osób nietechnicznych, można stworzyć sobie landing. No i oczywiście, jeśli chcemy coś więcej, możemy skorzystać z WordPressa. Jeśli korzystamy z WordPressa, to ja polecam tę stronę. Mnóstwo darmowych, ale też płatnych, które kosztują $40, $50, templatek do WordPressa, gdzie można sobie w jeden dzień zbudować fajną stronę internetową. I ten temat, o którym nie mówiłem jeszcze ani wczoraj, ani przedwczoraj, testy AB, a uwielbiam ten temat, mógłbym o tym całą sesję pewnie poprowadzić, dlatego dzisiaj krótko, Ania, ktoś to powie, że za długo jest. To jest przykład akurat, o co chodzi w testach AB. Jak robimy na przykład wysyłkę mailingów, robimy sobie stronę internetową, robimy landing page, wyobraźmy sobie, że to jest nasz landing page. To akurat jest przykład kampanii Obamy z 2008 roku. Landing page, gdzie można się było zapisać, zostawić adres mailowy, podać kod pocztowy, a później te osoby miały wesprzeć finansowo kampanię Obamy. Co było testowane? W testach AB chodzi o to, żeby przedstawić różne warianty, na przykład strony, i zobaczyć, który jest najbardziej skuteczny. Gdzie najwięcej osób kliknie na ten przycisk? A proszę mi uwierzyć, że jeśli ten przycisk miałby kolor żółty albo miałby przycisk różowy, to te wyniki byłyby zupełnie różne. Można powiedzieć, że przy małej skali to nie ma znaczenia, ale jeśli chcemy osiągnąć fajne wyniki i to ma być powtarzalne, to to ma znaczenie. Zresztą nawet u nas to miało znaczenie, ale to za chwilę. Tutaj testowano obrazek. 6 różnych wersji
tego obrazka, było i wideo, był i obrazek, i napis na tym przycisku. Zdecydowano, że to będzie przycisk czerwony. Chodziło o to, jaki tutaj będzie napis. Losowo wyświetlano ludziom różną wersję strony. Sprawdzano, który obrazek, który napis jest najbardziej skuteczny. Mieliśmy takie rodzaje napisów. Tutaj się rozkładały już wyniki. Wybrano te wersje oczywiście, które miały najlepsze wyniki odczytania. To była ta wersja, którą zaproponowano. Po testach AB już wyglądało to tak. Taki obrazek, taki napis na przycisku. Policzono, ile zebrano przez ten formularz dodatkowych środków. Wyszło, że zoptymalizowanie tego o 11% pozwoliło uzyskać 60 milionów dolarów. To się przełożyło na 60 milionów dolarów. Zmiana obrazka, zmiana napisu na przycisku. Oczywiście to jest przykład, który jest na taką skalę, że łatwo tutaj zobaczyć, jakie te wyniki się różnią, ale niech przez zmianę tekstu na przycisku niech pozyskają Państwo więcej od 2-3 kursantów. Warto to zrobić, są gotowe narzędzia do tego, jeśli korzystamy na przykład z mailingów, o których zaraz powiemy, tam są takie rozwiązania, więc warto o tym pamiętać. To jeszcze ja tylko dodam, że też, żeby nie być gołosłownym, jak parę miesięcy temu odpalaliśmy naszą nową stronę i również testowaliśmy kolory przycisków, najróżniejsze. Teraz jak wejdziecie na naszą stronę, to przycisk jest czerwony. Wynika to z badań i z tej próby, którą podjęliśmy, ale testowaliśmy kilka kolorów i kilka tekstów. Tak, więc sam kolor zadecydował tutaj. Ok, jeśli chodzi o mailingi, to podam Wam tylko trzy najpopularniejsze narzędzia, jeśli o nich nie słyszeliście. MailChimp, FreshMail, GetResponse. Praktycznie każde z tych narzędzi ma wbudowane testy AB, o których mówiłem przed chwilą, bo to jest bardzo, bardzo istotne. Jeśli chodzi o MailChimp, ma bezpłatną wersję, ograniczoną do 2000 subskrybentów, 12 tysięcy maili miesięcznie. FreshMail, 500 subskrybentów, 2000 maili. GetResponse takiej bezpłatnej wersji nie ma, ale warto sobie potestować te narzędzia, zobaczyć, któreś jest dla nas najbardziej odpowiednie. Dużo darmowych szablonów, więc myślę, że warto. Tu mamy MailChimp, tu mamy FreshMaila i GetResponse'a. To jest cennik. Ceny się zaczynają od 50 zł miesięcznie. Ale nieważne, z jakich będziecie korzystać narzędzi, warto, żeby śledzić wyniki. Tam, gdzie możecie, te narzędzia będą Wam to oferowały, ale warto te wyniki śledzić, bo tylko wtedy możecie powiedzieć, ok, to jest skuteczne, to jest nieskuteczne. Jeśli nie będziecie tego sprawdzać, nie będziecie wiedzieli, z czego zrezygnować, a z czego korzystać w dalszym ciągu. Dlatego warto, nieważne, czy macie podpięte na przykład do swojej strony jakieś inne narzędzia, czy na przykład landingi Wam oferują śledzenie, warto skorzystać dodatkowo z Google Analytics, bo to Wam może pokazać też dużo na temat Waszej strony, na temat tego, kto wchodzi, z jakich źródeł i tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze jedna rzecz, która jest istotna. Moje ulubione? Tak. To znaczy jest... narzędzia typu CRM. Ja sobie nie wyobrażam bez nich pracy, bo mówimy o tym, żeby optymalizować, ale po to, żeby zobaczyć, na którym etapie procesu zakupowego coś nam się wysypuje, a tylko dzięki pracy z CRM-em jesteśmy w stanie to zweryfikować, tylko i wyłącznie. Tak, i to nie chodzi o to, żeby korzystać, bo pod hasłem CRM proszę nie upatrywać na jakiegoś oprogramowania. To nie chodzi zupełnie o oprogramowanie, to chodzi o narzędzia do pracowania z klientami, do budowania poniekąd też relacji z klientami. Chodzi o to, że na przykład jeśli mamy dwie osoby, które się zajmują sprzedażą, nie wyobrażam sobie nie kontrolować tego i pozwolić, żeby na przykład te osoby zadzwoniły w jakimś krótkim terminie do tego samego klienta i zaproponowały ofertę, bo to wygląda bardzo źle na zewnątrz. I to może naprawdę spowodować, że ta skuteczność nam będzie spadała. Więc te CRM-y, może to być zwykły Excel nawet, ale chodzi o to, żeby ten kontakt śledzić. Przede wszystkim zapisywać sobie źródło kontaktu. Czy ta osoba widziała naszą reklamę na Facebooku, czy ta osoba się dowiedziała od znajomych. Wtedy wiemy, które nasze kanały są najbardziej skuteczne. Jeśli okazuje się, że nawet nieduże środki wrzucamy takie w jakąś formę reklamy, a nie przynosi to żadnych efektów, no to nie warto. Nawet jeśli to są nieduże środki, warto to mierzyć, bo zawsze jeśli pada pytanie, czy to działa, to warto się zapytać, a porównując do czego? To powinna być nasza odpowiedź na to pytanie. I CRM nam to pozwoli, śledzenie wyników również. Po angielsku tekst, dlatego że odpowiednik polski tego nie oddaje. Znaczy, to jest cała always be helping, to jest myśl, która powinna Wam przyświecać,
i być takim filarem waszej sprzedaży, bo usługi szkoleniowe to jest idealny obszar, w którym można wykorzystywać tą metodę. Czyli waszym motywatorem nie jest to, żeby sprzedawać tylko po to, żeby zarabiać więcej pieniędzy, ale po to, żeby komuś pomóc. Ktoś ma potrzebę i wy możecie na nią odpowiedzieć. Chcecie komuś pomóc, po prostu. Ta metoda opiera się na trzech filarach. Pierwszy to jest zweryfikowanie, czy twój potencjalny klient ma problem, który jesteś w stanie rozwiązać. To może być potrzeba po prostu nauczenia się języka, sukcesu zawodowego, egzaminu. Tych potrzeb i tych problemów może być wiele, natomiast jeśli wasza oferta jest w stanie odpowiedzieć na ten problem, no to fajnie, że jesteście. Drugi filar to jest zrozumienie, na którym etapie w procesie decyzyjnym jest wasz klient, bo to, że on ma problem, to jeszcze nie do końca oznacza, że jest gotowy na zakup. Musicie najpierw dowiedzieć się, w którym etapie, a te etapy możecie sobie określić sami w zależności od tego, co sprzedajecie, jak wygląda wasza usługa i ile tych etapów procesu zakupowego macie, określić sobie, w którym ktoś jest miejscu i jak powinniście dalej z nim pracować. Bo może się okazać, że on jest na tak początkowym etapie procesu decyzyjnego, że lepiej go odpuścić, umówić się na kontakt w innym terminie i skupić się na kontakcie, który może wam zaprocentować już, ale zawsze dowiedzieć się, kiedy to będzie, kiedy ktoś będzie gotowy, żeby rozpocząć ten proces decyzyjny od razu. Jeśli jesteśmy w stanie popchnąć kogoś do kolejnego punktu, wspaniale, trzeba to zrobić. Ostatni filar to jest dopracowanie procesu zakupowego tak, żeby ten proces był jak najprostszy. Część szkół niestety nadal widzimy, że to tak działa, że trzeba dowiedzieć się, zadzwonić, przeczytać stronę, potem przyjść do szkoły, potem napisać maila, potem przyjść jeszcze raz, dowiedzieć się, kiedy mogę przyjść na lekcję, potem przyjść na test poziomujący, potem przyjść jeszcze raz zapłacić, potem przyjść podpisać umowę. No robi się z tego kosmos, po prostu nie musi to tak wyglądać. I przede wszystkim nie ma określonych sztywno terminów. Tak, i jeśli ten proces zakupowy jest tak długi i skomplikowany, to prawdopodobieństwo, że ktoś w trakcie tego procesu zakupowego zrezygnuje, jest bardzo duże. Im tych punktów, które kursant, wasz klient musi przejść, jest mniej, tym lepiej. Także to są te trzy filary, które powinny wam przyświecać. To jest magiczna szóstka. Magiczna szóstka. Co ona oznacza? Będę opierała się, już teraz przechodzimy do procedury, teraz będzie najfajniej. Będę opierała się na badaniach, co prawda firmy technologicznej, ale przykład jest, pasuje też do waszej sytuacji. Szóstka, to jest 6 szans, które macie, żeby sprzedać. Badania były na 3,5 miliona kontaktów, więc próbka cała sprzedażowa. Tak, na 3,5 miliona rekordów na pewno. Więc bazując na tych 3,5 miliona kontaktów, wyszło wprost, że mamy 6 prób kontaktu mieszanego, telefonicznego i mailowego na to, żeby ktoś podjął decyzję. Oczywiście tych prób kontaktów może być więcej, ale wtedy konwersja drastycznie będzie spadała. To znaczy po 6 kontakcie, jak ktoś się nie zdecyduje, no to tych decydujących się będzie coraz mniej. Dlatego warto opracować proces zakupowy tak, żebyśmy w tych 6 krokach się zmieścili, po to, żeby osiągnąć jak największy sukces. No i teraz o tym zaprojektowałam specjalnie dla was 6 kroków, które możecie w poniedziałek wdrażać w swojej pracy. Dostaniecie to wszystko, więc mam nadzieję, że faktycznie będziecie na podstawie tego, co przygotowałam specjalnie dla was, w stanie w poniedziałek zaprojektować swoje 6 kroków. Tak, teraz dostaniecie procedurę sprzedażową, która już wam pokaże, co zrobić, jak zrobić w momencie, w którym macie już osoby zainteresowane waszym kursem. Skorzystaliście z tych narzędzi lub z innych, które wcześniej pokazywaliśmy, macie swoje narzędzia, ale potraficie dotrzeć już do osób zainteresowanych waszym kursem i teraz w jaki sposób należy działać dalej. Okej, mamy za sobą ten pierwszy krok, czyli zebranie danych osobowych, czyli poprzez wszystkie formy reklamy, które omawialiśmy, przez landing page macie zebrane dane osobowe. Co powinno nastąpić później? Kontakt z klientem. Ciekawe jest to, że powinniście zrobić to po jednej minucie. Wtedy prawdopodobieństwo, że coś sprzedacie, jest największe. Mm-hmm. Tu właśnie opieram się na badaniach tych na 3,5 miliona rekordów,
I dla mnie to było zaskoczenie, że aż tak, ale to była ikonografika do tych badań. Faster is better. 391% skoczyła konwersja wtedy, kiedy był kontakt po jednej minucie od zostawienia danych osobowych w formularzu rejestracyjnym, w formularzu kontaktowym jakimś. Oczywiście ta konwersja cały czas jest, nawet jeśli to jest po jednym dniu, ale on to jest 17%. Więc im zrobicie to szybciej, tym lepiej dla was. Ta jedna minuta może być kluczowa. Jeśli zrobicie to po dwóch, 160%. Już ta różnica jest bardzo duża. Sama tego doświadczyłam, gdy testowałam jedno z narzędzi, chyba to było w MailChimpie, ale nie jestem pewna, że po założeniu konta testowego zadzwonił do mnie menadżer. To było wspaniałe, naprawdę. Ktoś do mnie zadzwonił i zainteresował się tym, czy to jest coś, co ja potrzebuję i chciał mi pomóc. I to było always helping właśnie. I dlatego po tej jednej minucie powinniście złapać za słuchawkę. Nieważne czego, to może być sekretarka, to może być tak, menadżer. Tak, ważne, żeby to zrobić szybko. Ja miałem przykład ze szkoły językowej, gdzie miałem lekcję pokazową, była świetna. Po prostu byłem bardzo zadowolony i na koniec lekcji była informacja, okej, ktoś się z tobą skontaktuje już z naszego działu sprzedaży. No i ja czekałem następnego dnia i powiem szczerze, że się nie mogłem doczekać, no ktoś zadzwonił, mówił mi jakieś warunki. Ten kontakt był dopiero po dwóch dniach, a ja naprawdę ten jeden dzień mówię, no niech ktoś zadzwoni, mówię sam, zaraz wezmę, tylko nie wiedziałem do końca do kogo zadzwonić, więc naprawdę warto to zrobić. I to jest kolejny problem. Także najważniejsze, i to jest ten pierwszy kluczowy moment, w którym stoicie, to jest ten pierwszy z sześciu punktów. Jak na pierwszym już wam proces pójdzie źle, to kolejne jeszcze mogą tylko pogorszyć sytuację, bo już macie bardzo małą tą pulę klientów, którzy dalej chcą z wami rozmawiać. Tylko w momencie, kiedy nawet ktoś odpowiada na jakiegoś innego maila i nie widzi, że... ja mam wrażenie, że musiałby być ktoś, kto obserwuje tylko i wyłącznie cały czas, tak? Czy przychodzi nowy mail? Ktoś, kto sprzedaje przede wszystkim. Oczywiście. Znaczy to jest idea, która powinna gdzieś tam przyświecać. Bo to, że się szybko ja to rozumiem. O tak, o to tylko o to chodzi. Nie chodzi, czy ja mogę powiedzieć? Chodzi o to, że im szybciej to zrobimy, tym ta skuteczność jest lepsza. Oczywiście to jest już taki bardzo wyśrubowany przykład, ale nawet jeśli zrobimy to po 5 minutach, a nie po 2 godzinach, to już jest lepiej. Znaczy, ja bym chciała coś powiedzieć, bo teraz pracuję trochę poza rynkiem edukacyjnym i pracuję w firmach marketingowych i mam klientów, również dla których robimy marketing. My tam korzystamy z programu Sales Menago, który monitoruje stronę internetową klienta i mówi na przykład, że ten klient jest na stronie, gdzie ogląda ofertę i on jeszcze nie został, znaczy mamy dane jego, my wiemy do kogo zadzwonić. I chodzi o to, że tam są osoby, które są tylko do tego postawione nad słuchawką, że jak widzą, że on już jest na stronie, gdzie już ogląda ofertę, od razu do niego się dzwoni. I tutaj jakby musisz wybrać, czy zależy ci na tym, żeby mieć jak najmniej osób w szkole, je fajnie, efektywnie wybierać, czy masz osobę, która będzie ci sprzedawać. Bo w szkole, na przykład jak ja byłam dyrektorem i wtedy na przykład żałuję, że nie widziałam... A na 4 minuty pracowała. Tak. A ja nie. W pierwszym roku z sześciu. Nie, chodzi mi o to, że ona ma rację, o tak, problem. Podsumuję. Chodzi o ideę, faktycznie jedna minuta tak. Ciężko, jedna minuta jest ale... Tak, ona ma rację, da się to zrobić. Więc następuje po jednej minucie w idealnym świecie telefon i to jest właśnie to miejsce, gdzie jest always be helping, czyli dzwonicie po to, żeby komuś pomóc, zapytać, czego pan potrzebuje i jak ja mogę panu pomóc. Najgorsze jest to, że myślimy o tym telefonie, że to jest telemarketing, że to jest coś okropnego. Nie, wy chcecie komuś pomóc. To jest myśl, która musi wam przyświecać przy tym pierwszym telefonie, bo prawdopodobnie on będzie najtrudniejszy. Do końca dnia powinniście, kto rozmawiał, wysłać mail z podsumowaniem tej rozmowy telefonicznej. To jest już te mieszanie kontaktu telefon-mail, żeby osiągnąć jak największą skuteczność. Następnym krokiem, według mnie maksymalnie po 3 dniach powinien nastąpić telefon z pytaniem znów, czy możemy pomóc, czy podjął decyzję, czy może jest gotowy na kolejny krok. I tutaj powinno właśnie nastąpić to zaproponowanie lekcji pokazowej albo innej zachęty, ale co jest bardzo ważne, na konkretną datę. Jeśli nie zaproponujecie konkretnej daty, to ten termin może się bardzo mocno wydłużyć. Także ważne jest, żebyście umocowywali to wszystko w konkretnych datach. Dalej, na dzień przed ustaloną datą lekcji. Teraz będzie piąty.
mail z przypomnieniem o jutrzejszej lekcji, po to, żeby ktoś nam po prostu przyszedł. Weź cyferki zrobić. Tak, dobra. Potem mamy dwa dni, czyli ten dzień, kiedy jest lekcja i kolejnego dnia telefon, zebranie opinii. To jest to, o czym mówił Michał, że no, on aż czekał, aż ktoś do niego zadzwonił. Tak mu się podobało, że chciał kupić, tylko nie miał od kogo. Dlatego ten telefon powinien nastąpić najpóźniej następnego dnia. I tutaj powinna już wprost wyjść oferta, co możecie komuś zaproponować. No i dla mnie to jest maksymalnie 5 dni, kiedy powinna nastąpić decyzja w ostatnim kroku procesu zakupowego. Tak oczywiście wygląda idealny świat, natomiast co jest ważne? Ale oczywiście rzeczywistość jest inna, ale warto mieć taką procedurę, żeby wasi pracownicy wiedzieli, jak mają pracować i do czego dążyć, jaki jest ideał, kiedy będziecie w stanie osiągać najlepszy wynik. Bo kiedy pracownik o tym nie wie, on na przykład nie wie, że powinien zadzwonić następnego dnia. On zadzwoni dwa dni później, bo uważa, że to jest też ok, bo zrobił to dość szybko. Natomiast jeśli będzie wiedział, że powinien to zrobić następnego dnia, no to prawdopodobnie ten wynik będzie skakał. Co jest bardzo fajne i to jest potwierdzenie tych 6 kroków i mieszanej formy kontaktu, że ta firma, o której wspomniałam, dzięki wprowadzeniu bardzo podobnej procedury, bo ja na niej się opierałam, zwiększyła konwersję o 128%. 128%. Więc jeśli wam skoczy o 50, to przeliczcie sobie cyferki, ile możecie więcej w całym roku szkolnym więcej zarobić. I oczywiście to jest zamysł, na który powinniście nanieść swoje doświadczenie i zmodyfikować to wszystko. W każdym z tych kroków możecie to modyfikować, tak? I zmieniać też terminy, zmieniać formy, bo ja ustawiam, że jest telefon, mail i tak dalej. Ale możecie to mieszać. Jeśli skuteczność będzie wam wskazywała i badanie tego procesu będzie wam wskazywało, że lepiej zrobić coś innego, super, bo oprzecie się na swoich badaniach, na swoich doświadczeniach. Będziemy kończyć, bo zaraz... Czy chciałaś dodać do czego, co mówisz, bo słyszę, że tutaj jest takie powątpiewanie w to, co mówisz. My w firmie badaliśmy, dlaczego tak jest, że w ciągu minuty jest najwięcej zakupów. Wtedy bardzo dużą rolę odgrywają emocje. Ktoś już chce to kupić, patrzy, że to jest takie fajne. Jeżeli wtedy go nie złapiecie, on zacznie analizować i sprawdzać konkurencję. Ale myślę, że to nie jest powątpiewanie w samą słuszność tego powątpiewania. Nie, w cenę, bo wtedy zaczyna się porównywanie, sprawdzanie. To nie chodzi o minutę, tylko dopracowanie tych jakichś ram czasowych, żeby to było przynajmniej ustalone, że powinniśmy to zrobić, no nie wiem, niech to będzie hasło jak najszybciej, ale nie dłużej, nie żeby nie było tak, jak Ania powiedziała, po 2 dniach tylko, bo to wtedy może... Ja tylko dodam, że szkoły językowe moim zdaniem też nie zawsze chcą, żeby klient powoł jeżeli nie dasz mu tego, co sprzedajesz, no to zrezygnuje, bo pytanie, co sprzedajesz. Nie, no, tak, jeżeli dajesz taki produkt, że on się zakocha, ponieważ ta szkoła jest najlepsza na świecie, ci nie zrezygnuje. Bo ja też sprzedaję pod wpływem emocji. Tylko mój projekt, mój produkt jest tak świetny, że nikt nie zrezygnuje. To jest dyskusja. Dobrze, fajnie. Problem pojawia się taki, że ludzie są zmęczeni telefonami z pick-upu. To jest prawda. Ja słyszę, bo podobnie działa. Proszę dać mi się zastanowić, ja oddzwonię. Tak. To prawda. Ale to już jest fajne. Nawet to jest fajny początek, dlatego że możesz powiedzieć, nie ma problemu, jeśli pan potrzebuje się zastanowić, wspaniale, ja chcę panu pomóc. Jeśli ma pan potrzebę i potrzebuje się nauczyć, to proszę nie słuchać tych innych. To ja pana nauczę na ten kurs. Chodzi, że ludzie są troszeczkę spokojni, są zmęczeni tym marketingiem telefonicznym. Tylko nie dzwonisz do osoby, która tego nie chce. Ale nie. Bo tutaj chodzi o to, że on gdzieś stawiał dane, że chce. Ja teraz sam się piszę. Zadzwoń do mnie, klikaj. To jest ktoś, kto szuka. Ktoś, kto cię akurat zaraz sprawdza. Tak, jest na twojej stronie, jest na stronie twojej oferty. Ja wszystko rozumiem, tylko taka osoba zostawia na stronach 5 szkół albo 6 szkół. Okej, i ta, która będzie najszybsza, najlepsza, wygra. Dokładnie tak. Tyle. Bo on jeszcze cię pamięta ze strony. Nie zbierajcie się jeszcze, bo mamy dla was materiały zebrane. Zapraszam was na stronę langren.com/kongres. Wszystkie dzisiejsze materiały, procedurę, na której się opierałam, o której wam opowiadałam, cała nasza prezentacja, nagranie z poprzedniego webinarium i mój wpis na blogu o tym,
co jest kolejnym krokiem. Czyli jak przyszliście dzisiejsze szkolenie, to zapraszam Was do kolejnego kroku. Wejdźcie na tą stronę, pobierzcie sobie materiały. Jeśli będziecie mieli, jak zaczniecie to wdrażać, proszę o feedback. To będzie dla mnie wspaniałe doświadczenie, jeśli podzielicie się ze mną tym, jak to u Was zadziała, albo nie zadziała. Sprawdzimy Was w ciągu minuty, jak ja brawo!